To nie jest wielka modlitwa, to nie jest wielka jałmużna, to nie jest wielkie postanowienie, to jest wielki post. Nie post, ale wielki post. I to prawda, że filarami wielkiego postu tego czasu przed Paschą jest modlitwa, post i jałmużna. I to prawda, że w wielu językach ten okres nawet nie nazywa się postem, a co dopiero wielkim postem. Ale może w tym roku warto by zadać sobie pytanie o post, realny post w moim życiu. Poszczą Izraelici pobici przez Beniaminitów i osiągają zwycięstwo. Poszczą w Mispa i odnoszą zwycięstwo nad Filistynami. Poszczą z żalu po śmierci Saula i syna Jonatana 7 dni. Pości Achab i Bóg cofa karę, chociaż sam ją wcześniej zapowiedział. Pości Jozafat, wszyscy mieszkańcy Judy, także małe dzieci, ich kobiety, synowie. I Bóg ich wyzwala od Ammonitów. Pości Ezdrasz z ludem nad rzeką Achawą, bo droga przed nimi była długa i niebezpieczna. Pości Nechemiasz, bo Jerozolima była w opłakanym stanie. 3 dni i 3 noce poszczą za Esterę, żeby Bóg ocalił naród przez jej ręce. Pości Daniel, by zrozumieć słowa pisma proroka Jeremiasza. Poszczą nawet poganie, mieszkańcy Niniwy, od największego do najmniejszego. Nawet zwierzęta nie jedzą i nie piją, nie pasą się i Bóg ich wyzwala. To nie tylko Stary Testament. Pości prorokini Anna, córka Fanuela, wdowa, służy Bogu w postach i modlitwach. W Antiochii po poście Duch Święty objawia Kościołowi powołanie Pawła i Barnaby. Sam Paweł i Barnaba w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanawiają starszych. Pości przede wszystkim Chrystus. 40 dni, 40 nocy. Tak jest początek Jego działalności. I mówi Chrystus, że przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy będą pościć. To prawda, że Bóg powiedział, nawet jeśli będą pościć, nie będę słuchał ich wołania, bo sam post może do niczego nie doprowadzić. To prawda, że Dawid pościł, a i tak Pan Bóg zabrał mu dziecko i umarło. To prawda, że Jezabel kazała pościć po prostu dla obłudy i zabiła potem Napota bez żadnych wyrzutów sumienia. To prawda, że czasem wydaje się, że post nie pomaga. Jak mówi psalmista, trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi. To prawda, że czasem może być ciężko, jak mówi inny psalmista, kolana mi się chwieją od postu i ciało moje schnie bez tłuszczu. To prawda, że można być faryzeuszem i mówi i chwalić się, zachowuję post 2 razy w tygodniu. Ale może w tym roku, 2017, w ten wielki post, to jest ten czas, kiedy uwierzymy w słowa Jezusa. Kiedy pytają się uczniowie, dlaczego nie mogliśmy wyrzucić tego złego ducha? Dlaczego nie mogliśmy uzdrowić tego epileptyka? A Jezus mówi, bo ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Może są takie sprawy w moim życiu, w Twoim, które wyrzucaliśmy modlitwą, które wyrzucaliśmy dialogiem, które staraliśmy się obgadać może albo nie wiadomo co jeszcze zrobić i nie pomagało. Spróbujmy chociaż raz pościć, wiele pościć.